Cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Michajlo i witam was w kolejnym materiale z gry Football Manager 2014, gdzie gramy m.in. reprezentacją Polski. Jak zresztą widzicie, jesteśmy tuż przed meczem z Francuzami, także przeciwnik bardzo wymagający. Na szczęście jest to tylko i wyłącznie mecz towarzyski, więc będzie szansa do jakichś eksperymentów na tle dużo lepszego przeciwnika niż my. Przejdziemy oczywiście już od razu do składu. Ja już go sobie mniej więcej wystawiłem. W mojej kadrze akurat zdebiutuję tutaj między innymi już wam pokazuję. Po raz pierwszy w moim zespole zagra na przykład Marcin Kamiński z Lecha, który akurat całkiem dobrze prezentował się w tymże właśnie zespole. I to chyba tyle. A nie, Milik jeszcze chyba zagra, bo chyba jeszcze u mnie nie grał, z tego co pamiętam. Tak, trochę oczywiście jak zawsze coś musiałem zwalić, bo dopiero potem zauważyłem, że jedno wolne miejsce zostało, ale to może akurat będzie jeszcze okazja do dowołania kogoś. Nie wiem, może. Okej, okay, no skład jest już wystawiony, tu już nie ma zawodników w pokoju Nick Blackman czy Sonny Kittel. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj w pierwszym składzie zagra Grzegorz Krychowia, który no, z kierunkiem francuskim to raczej jest dobrze zaznajomiony raczej, więc myślę, że powinien on nam tutaj całkiem dobrze pomóc. Obraniaka też zostawimy. Tak myślałem, że może zamiast Zamierzewskiego, ale nie, to Małecki to by musiał i tak na boku dać. Dobra, to niech na razie tak zostanie jak jest. Przejdź do meczu od razu. Potem gramy, pamiętam, z Bułgarami, to raczej to powinien być dosyć prosty przeciwnik, raczej inaczej, no, prostszy niż Francuzi, to na pewno. Na czy z nimi wygramy, to zobaczymy. Dobra, no w sumie niech będzie, że wynik nas średnio interesuje. To tylko sparring, więc to akurat raczej i rozpoczynamy mecz. Tam chyba myślałem, że na Stade Vélodrome, ale nie. Czy tam na Parc des Princes. Momencik, to tak akurat a propos tego, że rozpoczęliśmy spotkanie. Zaznaczeniem to nie jest piwo. Ale też alkohol. Oto tym razem. Tym razem za wasze zdrowie napiją się cydru. Nie bo w kupie. Oczywiście to była reklama tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. I Lewandowski, ale Hugo Lloris broni tę piłkę. Krótko. Tym razem już dłużej. Bafetimbi Gomis. Kabaye, Jeremy Menez, dośrodkowanie Gomis i no tutaj takie, no jakby to powiedzieć, nieporozumienie. Wojciech Szczęsny, zresztą tutaj oficjalnie został uznany, że za strzelca gola samobójczego. Tutaj no jednak bardziej bym powiedział, że to był gol Bafetimbi Gomisa, no ale no już. Powiedzmy, no niech będzie. No i, no, i tak to nie zmienia faktu, że przegrywamy z Francuzami. Caballé i dwa strzały, na szczęście obydwa obronione przez Szczęsnego. Ja chyba widzę, że pan Ludwik Obraniak chyba specjalnie jakąś dezercję tu przeprowadza, bo jak na razie najgorsza nota, jeżeli chodzi o nasz zespół.
I co najgorsze, ciągle ta noc spada. Bless Matuidi, żółta karteczka. Z kolei też również i u nas karteczka dla Krychowiaka. Dobrze, i ponownie Menes. Kabaj, dośrodkowanie Gumis. Poprzeczka na szczęście ratuje Wojciecha Szczęsnego. No i ma zbyt wiele łatwych pole. No to jak tak, no to nie to. Chwilę, na momencik zastopuje. Tak, nie no, ale jak łatwe podanie, no to grajcie na aferę jak tak. No to proste i logiczne. O, już chyba wiem, jaka będzie pierwsza moja zmiana. Tym bardziej też, że nie ma jakoś specjalnie dużo kondycji, także moją pierwszą zmianą... No niech zagrają tak troszeczkę może ambitniej, a moją zmianą, jaką przeprowadzę, będzie to wprowadzenie zawodnika... Tutaj będzie Wisp Kraków jeszcze? Tak, Wisp Kraków, no tutaj jeszcze nie ma uaktualnionego, że jest w Pogoni Szczecin, także zawodnika Wisły Kraków, Patryka Małeckiego, wprowadzimy na boisko. Glik, ale chyba... No, a jednak jeszcze dalej... Gra pokazuje akcję. Szkoda tylko, że to będzie akcja dla... A nie, może? Nie, to będzie jednak akcja dla... Dobra, nieważne. Lewandowski nie dojdzie do tego. Lloris łapie bardzo prosto tę piłkę. Varane. Glik, Borejsiuk, Krychowiak. Spokojnie, Polacy rozgrywają. Błaszczykowski. Tutaj na szczęście nie ma jeszcze tej kontuzji. Borysiuk, Małecki, Patryk Małecki. Co z tego wyniknie na lewym skrzydle? I przeszkadza mu Matuidi. Jeszcze Błaszczykowski, ale broni Lloris. No tutaj już bardzo dobrze od pierwszych minut pracuje właśnie Patryk Małecki. Zobaczymy, co potem z tego wyjdzie. Lloris do Evry. Dalej Francuzi, Kabaj, Kondogbia, Gumis, Menes, lewym skrzydłem obok niego Kamiński. Dobrze, bo tutaj się odbiera piłkę i jedziemy teraz my z kontrą. Lewandowski, Błaszczykowski. Dobrze, wypuszcza Lewandowskiego, Lewandowski. No już niestety trzech Francuzów obok niego. Mierzyński, Błaszczykowski i nie ma nic z tej akcji. Jeszcze Polacy, Borysiuk. Strzał z daleka, ale to nie mogło zaskoczyć Uglowis. Celeban. Tutaj zdecydowanie druga połowa bardziej pod naszym dyktando. Małecki. Remi, ale tutaj skutecznie Polacy. Szukała. Lurik Remi. Remi dalej przy piłce. Oj, Tuwim. Tuwim? Tu nie wiem. Nie wiem kompletnie, jak się czyta jego nazwisko. Nie wiem, chyba Tuwim. Debussy daleko, Menes, przyjmują Polacy, Lewandowski. Już mi się zdawało, że Lewandowski z piątką gra. I Małecki, dośrodkowanie i broni ponownie Hugo Lloris. Dobrze, no to my przeprowadzimy teraz kolejne zmiany. Będzie to za Krychowiaka na przykład.
Na przykład za Krychowiaka niech wejdzie Dominik Furman, tutaj tak troszeczkę ofensywniej zagramy. Środkowy pomocnik i atak. Ponadto zejdzie Lewandowski, a w jego miejsce Milik. Jako, że tak właśnie nie kojarzy mi się, żeby on jakoś grał u mnie, to akurat będzie teraz miał okazję do wykazania się. Tutaj widziałem jakaś akcja nasza. Lewandowski. No ale tutaj no Francuzi to mają akurat dosyć dobrą obronę, więc Kabaj wybija piłkę, jeszcze utrzymają w boisku. Spróbujmy może tak, podania w pole karne dać. No ale no tak, no to nie możemy jak tak grać na aferę. Dobrze, to zrobimy tak i więcej bez pośrednich podań może. Tutaj dokonamy zmiany. Trzy zmiany wykonamy tutaj, ale więcej myślę nie potrzeba. No ładno, i sędzia to już zaraz zakończy spotkanie. Tak jest. 1-0 Polska, przegrywa z Francuzami. No powiem tak, no na pewno no, jak zawsze no, każda przegrana boli, no ale no z Francuzami no tak troszeczkę mniej. No. Mieliśmy pecha, no bo to no, akurat bramka to też akurat taka co tak troszeczkę z dupy akurat poszła i no generalnie no myślę, że nie zaprezentowaliśmy się źle właśnie na tle dużo wyżej notowanego rywala. Okej, okay. To akurat no to akurat to już będzie akurat materiał dla mnie do analizy. Okej. Okay. Także jeżeli chodzi o tę część listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski Anno Domini 2014, to by było tyle. I za chwilę zapraszam Was na drugą część, gdzie zagramy z reprezentacją Bułgarii. Także dzięki za ten materiał i do usłyszenia. Cześć.